Cześć. Chciałem Wam dzisiaj pokazać nowy router, jaki zakupiłem do domu. Jest to router TP-Linka. Od lat jestem, można powiedzieć, wierny tej firmie. Na razie nie odważyłem się, że tak powiem, kupić routera innej firmy. Mam po prostu do niej zaufanie, ale to nie o to chodzi. Ten router jest nowej generacji, ma Wi-Fi 6, jak widać. Archer AX10 model. To jest podstawowy, można powiedzieć, model z tej serii AX. Tam jest jeszcze AX20, AX23, AX50. Tak jak mówiłem, ma Wi-Fi 6, ale nie dlatego go kupiłem. Kupiłem go, ponieważ ma on inną bardzo fajną zaletę, a mianowicie możliwość pracy w sieci mesh. Nie wiem, dlaczego ta opcja jest tutaj nie wymieniona na pudełku z żadnej strony. Ogólnie na pudełku to wiele ciekawych rzeczy nie ma. Z podstawowych informacji to wiadomo: przycisk on-off, przycisk reset, 4 porty LAN, 1 WAN. A, przepraszam, tu jest WPS on-off, czyli szybki dostęp do Wi-Fi. Tu jest power on-off i gniazdo do zasilacza. Konfiguracja routera przez stronę internetową, przez aplikację Tether. Z fajnych rzeczy, czy tak wszyscy twierdzą, że fajna opcja to jest to beamforming, czyli kierowanie wiązki Wi-Fi do odbiorników. Porównanie Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. Nie zależy mi na tej prędkości, tak szczerze mówiąc, w ogóle, ponieważ mój internet, który posiadam w domu, to i tak jest 300 MB na sekundę. Także i tak nie osiągnę takich prędkości, no ale jest to jest, ok. Procesor 1,5 GHz, 3-rdzeniowy. Porty LAN i WAN. I w sumie tyle chyba z ważniejszych informacji. Wymieniam swój router. Mam aktualnie Archera, przepraszam, nie Archera, tylko Archer, tak. Archer AX1200, AC1200. Wstawię jakieś zdjęcie tego routera. Wymieniam go nie dlatego, że nie wiem, jestem niezadowolony z zasięgu, ponieważ ten on ma bardzo mocny, tylko coś się dzieje po prostu z Wi-Fi. Czasami jest tak, że na laptopie jest problem z połączeniem się na telefony. Raz widzą Wi-Fi, raz nie, muszę go zresetować. Później jak zresetuję, to znowu jest jakiś czas ok. Ale nie wiem, za tydzień znowu dzieje się to samo. To jest raz, a dwa, właśnie chciałem sobie stworzyć sieć mesh w domu i zdecydowałem się na zakup tego routera, ponieważ on wspiera tą technologię, a dokupię sobie jeszcze w późniejszym czasie dwa routery mesh typowo. Rozstawię je po krańcach domu, żeby tak nawet może na podwórko, żeby sięgało. Zobaczymy, jak to będzie działać. Wyciągnijmy sobie może ten sam router. Oczywiście na wierzchu jakaś tam papierologia, gwarancja. To na bok. Sam zasilacz. V 1 A. Równa się 12 W. I bardzo słabiutki, ale no, musi wystarczyć. Jest jeszcze kabel LAN i sam router. Okay. Pierwszą, można powiedzieć, wadą
tych routerów nowej serii AX i to z tego co zauważyłem, to wszystkie te routery tak mają. Nie są odkręcane anteny. One są na stałe przymocowane do routera, także gdyby ktoś chciał, nie wiem, wymienić na mocniejsze, gdyby ktoś, nie wiem, próbował sobie pociągnąć kablem antenę na przykład jedną na zewnątrz, bo też są osoby, które tak robią, no to tutaj już w tym routerze się tego nie zrobi niestety. Ale tak jak mówię, to jest podstawowy model z tej serii, a nawet najwyższy model z tej serii nie ma takiej opcji, także nie wiem dlaczego TP-Link z tego zrezygnował. Tu są diody kontrolne, power 2,4 GHz, 5 GHz i dostęp do internetu LAN i tu jest chyba WPS. Na bokach nie ma żadnych złącz, na bokach routera. Od tyłu, ja tak jak mówiłem na początku, na pudełku było napisane WPS, reset, 4 LANy, WAN, power i gniazdo zasilania. Od tyłu jest dosyć dużo, na to właśnie dużo osób zwraca uwagę, czy router się nie będzie przegrzewać. Ten nowa seria ma dosyć fajnie rozwiązane chłodzenie. Jest bardzo dużo otworów wentylacyjnych, dwa otwory do powieszenia na ścianie. Nóżki, no właśnie nóżki są kurczę nie gumowane, mogłyby to być gumowane. I tu jeszcze widać, ile dosyć fajnie płytka od radiatora, to jest podejrzewam, tutaj jest procesor. Także router się nie powinien przegrzewać. Dobra, wszystko na razie na bok. Ja sobie, o, jeszcze może, bo ja akurat co prawda mam na biurku szybę. Ale no on jeździ dosyć mocno i łatwo go przesunąć. Dobra, ja za chwilkę do Was wracam, spróbuję sobie podłączyć router, zobaczymy czy to będzie w ogóle działać na bez zgłoszenia tego do operatora, czy dostawcy internetu. Ok, jesteśmy teraz w ustawieniach routera przez przeglądarkę. Nagrywam to tak szczerze mówiąc w ogóle drugi raz, bo tamto mi się nie wiem czemu nie nagrało tak jak chciałem i muszę to powtórzyć. No to już nieważne. Pierwsze co po podłączeniu routera pojawia nam się okno do utworzenia hasła, czyli nie mamy tak dawniej było hasło, dawniej w routerach było hasło admin. Teraz już tego nie ma, po prostu przy pierwszej konfiguracji tworzymy sobie od razu swoje hasło. Także musimy je od razu zapamiętać, żeby później nie było problemów. I tak, pierwsza strona to jest takie podstawowe informacje uproszczone, że tak powiem. W zakładce internet to mamy swoje IP, ile godzin tu jest podłączone, tu widać 18, tak widać. Typ połączenia PPE to zależy już od usługodawcy. Tu musimy sobie ustalić jakie mamy typ połączenia. W zakładce Archer AX10, czyli to jest nasz router. Tu są powielone te same informacje. I tutaj mamy ustawienia sieci Wi-Fi. 2,4 GHz, 5 GHz. Hasło na razie to sobie wiadomo ustawiłem takie tylko na potrzeby filmu. Później sobie to zmienię, wiadomo. Sieć dla gości także jest takie samo. Możemy to włączać, wyłączać. Bardzo szybko to sprawnie działa. To jest wiadomo po to, żeby nie udostępniać swojego stałego hasła, które mamy do Wi-Fi, to możemy sobie utworzyć sieć dla gości i podać to hasło do sieci. Kolejne informacje to jest użycie procesora routera. Jak widzę, tu jest procesor trzydzeniowy, aktualnie jest 38%, to wiadomo, to się nie odświeża tam co cały czas na bieżąco, tylko tam co jakieś, nie wiem, kilkanaście sekund. Pamięci jest 48% użyte. I jakby to jest wiadomo WAN, a tu są LANy, ile mamy podłączonych przewodów LAN, skrętek tak zwanych. W zakładce Mesh tutaj jest właśnie ważna informacja. Na początku powiedziałem, że kupiłem ten router po to, żeby połączyć je sobie z routerem, znaczy połączyć sobie ten router Archera, połączyć sobie z routerami Deco,
No i niestety nie działa to tak, jak myślałem. Właśnie dogrywam teraz drugi raz tą część z przeglądarki. To już jestem mądrzejszy o jakąś tam wiedzę. Niestety nie działają te routery ze sobą. Archer AX10 ma sieć One Mesh, tak jak tutaj jest napisane, a Deco nie działają, działają tak jakby w systemie Mesh, nie One Mesh. Tutaj jak klikniemy sobie, wyświetli listę urządzeń współpracujących z tym routerem, to tutaj mamy listę wzmacniaczy. Tu jeszcze się pokażą dwa i te modele działają. Wzmacniacze działają z tym routerem AX10, a tutaj są routery, które wspierają też tą technologię One Mesh. Tak jak widać, tutaj jest dużo tych Archerów AX72, AX55, AX23, tak jak mówiłem, AX20 i AX10, AX1500 jeszcze też jest. Na tym się też zastanawiałem, tak szczerze, nad tym routerem. I są jeszcze poniższe modele, tak, niższe, bo to ten kosztuje bodajże 160 zł. Jeśli się nie mylę. No i dobra. To było na tyle. W zakładce klienci mamy aktualne urządzenia, które korzystają z internetu podpiętego pod router. Tu możemy sobie. Aha, tego nie mogę zablokować. Możemy zablokować sobie ogólnie użytkowników, którzy korzystają z routera. Tego akurat nie mogę, ponieważ to jest ten komputer, z którego korzystam aktualnie. Czyli ja bym, wiadomo, zablokował sobie ten router, no to bym nie mógł korzystać z ustawień. Mogę zablokować sobie ten komputer i to jest telewizor Samsunga. Czyli jemu też mogę zablokować dostęp do internetu. W zakładce internetu mamy nazwę użytkownika i hasło. Od usługodawcy typ połączenia PPE, tak jak było wcześniej. W sieci bezprzewodowej, no to są wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej. Typ zabezpieczenia WPA3, to jest ten najnowszy system, także spoko. Hasło, tak jak mówiłem, utworzy sobie później inne. No i to było na tyle z ustawień sieci Wi-Fi. I w zakładce zaawansowane mamy wszystkie ustawienia już. Tak bardziej dla zaawansowanych użytkowników. W zakładce sieć mamy wszystkie informacje odnośnie adresów IP, DNS-ów i tak dalej. Sieć bezprzewodowa, no to będzie to samo, co było wcześniej w tej uproszczonej wersji tutaj. Tylko wzbogacone o dodatkowe informacje, na przykład o moc transmisji, kanał automatyczny lub nie. No i powielone jest to samo w 5 GHz. Sieć dla gości będzie tak samo. Typ zabezpieczenia. Możemy nazwę sobie, tak i w sieci bezprzewodowej, tak i w sieci dla gości, możemy sobie zmieniać, edytować nazwy. Ja sobie to tak już nazwałem, żebym wiedział, która jest dokładnie która. Harmonogram pracy w sieci bezprzewodowej, no to możemy, wiadomo, sobie na przykład w nocy, jak nie używamy sieci, możemy ją sobie wyłączyć według harmonogramu. Przycisk WPS, możemy dodawać urządzenie na trzy sposoby: sposób po PINie, sposób po tak, to jest. Wywołać tak, by uruchomienie WPS-a z przeglądarki i tu jest ten sposób jest po routerze, czyli przycisk od tyłu na routerze. Ustawienia dodatkowych. Tu nie mamy nic ciekawego. Kontrola rodzicielska. Możemy sobie dodawać użytkowników internetu domowych i ograniczyć im na przykład internet, że nie wiem, ma działać od do któreś godziny, na przykład przez tyle i tyle czasu, czas się kończy, internet się rozłącza. Dziękuję, dobranoc, idziemy spać. Głosy możemy również ustawiać, priorytety. W zabezpieczeniu to tutaj będzie firewall, czyli antywirus wbudowany w router, serwery VPN i sieć mesh.
Tutaj jest znowuż ta sama lista, może przekierować nas do strony producenta. No niestety zawiodłem się bardzo na tym, po prostu nie ma żadnych informacji ani na stronach w sklepie, ani producent też na swojej stronie nie do końca, czy może mówi o tym, ale nie do końca jasno, nie wpadłem po prostu na to, że to nie będzie działać z routerami mesh, a chodzi mi dokładnie o, jeszcze raz przekierujemy i chodzi mi o deko, tutaj o te routery. Niestety z tymi routerami nie działają te routery, które mam aktualnie, które były tam na stronie. Niestety te routery nie działają z routerami, które są wymienione tutaj. Tutaj dokładnie, o. To jest po prostu inna sieć mesh, inna technologia. Nawet dzisiaj rozmawiałem z konsultantem z Tabelnika, potwierdzi mi to niestety, także no lipa, tak szczerze mówiąc, a miałem na myśli zakup tego dokładnie modelu 3-paka. Czy na dwupaka, przepraszam, bo po to wymieniłem sobie router, między innymi, żeby mieć ponieść niższe koszty, jeśli chodzi o tą sieć mesh. Myślałem, że to będzie współpracować, no ale niestety nie. I w zakładce system mamy aktualizację firmware'u, możemy sobie sprawdzić aktualizację, czy jest jakaś dostępna w sieci, oprogramowanie jest aktualne, także nie wykryło żadnego nowszego. Możemy sobie zrobić kopię zapasową całych ustawień do pliku, na przykład, nie wiem, dać na jakimś folderze sobie spakować na komputerze, w jakimś czasie możemy sobie wczytać, jeśli ktoś nam by coś pomieszał, jakaś trzecia osoba, możemy sobie albo przywrócić do ustawień fabrycznych, albo przywrócić sobie z pliku ustawienia. W administracji, no to wiadomo, aktualizujemy, czy tam zmieniamy sobie hasło. Diagnostyka, no to możemy sobie zdiagnozować, jak działa nasza sieć, przetestować. Język i czas, to wiadomo, język polski, czyli cały język oprogramowania, plus strefa czasowa. Strefa czasowa jest ważna, gdy ustawimy sobie harmonogram pracy sieci Wi-Fi, na przykład, to musimy mieć dobrze strefę czasową ustawioną. W diodach możemy włączyć, wyłączyć diody, jeśli kogoś by drażniły, nie wiem, ja akurat mam pokoju, w którym śpię router, a po prostu nie przeszkadza mi to w ogóle, diody na tyle delikatnie świecą, że po prostu mi one nie przeszkadzają, a choćby i tak mocniej świeciły, to nie mam z tym problemu, ale mogą być osoby, które to drażni, nawet znam jedną taką, pozdrawiam ją, także możemy sobie włączyć harmonogram, w godzinach, w których nie będą te diody się świecić. No i tryb pracy możemy jako router, jako punkt dostępowy. No i dobra, to było na tyle z ustawień z przeglądarki. Jeszcze pokażę Wam, jak działa aplikacja Tether. Także za chwilkę widzimy się w ustawieniach w telefonie. Ten router możemy jeszcze konfigurować przez aplikację Tether, tak jak tam było napisane na pudełku. Tutaj jest lista wszystkich urządzeń. Chcemy wejść w ustawienia, to klikamy tylko na nazwę routera. Tu już mamy. Logujemy się do ustawień, sieć bezprzewodowa, sieć dla gości, do góry mamy ile klientów aktualnie jest podłączonych pod router, mój telefon, z którego aktualnie korzystam, drugi telefon Huawei i komputer stacjonarny. To samo jest powielone tutaj na dole w zakładce klienci i narzędzia, czyli wszystkie ustawienia, czy może prawie wszystkie ustawienia, bo to chyba tutaj będą, które są dostępne z przeglądarki. Szybka konfiguracja. To wiadomo, jaki jest typ połączenia. Sieć bezprzewodowa, czyli ustawienia 2, 4 i 5 GHz. Nazwa plus hasło. Zabezpieczenie, jakie jest szyfrowane, wiadomo. VLANy, sieć mesh, tu możemy sobie włączyć. To tak jak było też w przeglądarce. Kontrola rodzicielska. Wszystko jest to samo powielone, wiadomo. Fajne jest to właśnie, że
Nie trzeba odpalać komputera, wszystko robimy z aplikacji w telefonie. Sieć dla gości to tak samo jak było, tu jest bardziej zaawansowane, chyba ustawienia będą niż w tej pierwszej zakładce dom. Diagnostyka sieci. Diagnozuj. Aha, myślałem, że będzie może jakaś prędkość, coś takiego, ale nie. Udostępnij Wi-Fi. Pokorze QR. Można zeskanować bez wpisywania hasła. Fajne rozwiązania mają, widziałem Huawei, tak? Wyższe modele routerów mają NFC po zbliżeniu telefonu do routera w danym miejscu. Pobieramy sobie hasło do sieci. Aha, to tylko tutaj są. Tutaj są tylko podstawowe ustawienia w aplikacji. Żeby mieć więcej ustawień zaawansowanych, musimy wejść do przeglądarkę i wpisać IP. W systemie jeszcze ustawienia fabryczne, resetuj. Aktualizacja firmware'u. Korzystasz z najnowszej wersji firmware'u. Fajnie właśnie działa aktualizacja. To jest typowo tak jak w smartfonach. Router sam wykrywa, że jest nowsza wersja. Tylko pyta się, czy chcesz zainstalować, dajesz tak i jest wszystko. Robi sam. Nie trzeba tak jak dawniej w starszych routerach, trzeba było szukać pliku spakowanego na stronie internetowej dopiero przez USB na przykład aktualizować. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o aplikację, z takich podstawowych informacji.